Siema, siema, witam w Battlefroncie dwójce po aktualizacji. Jak widzicie, mamy troszkę tutaj nowe menu i jest ten crate na potyczce. Spróbuję to nagrać może jutro. Troszkę trzeba tam czekać, żeby te wszystkie mapki przeleciały i dopiero było crate, także myślę, że jutro mi się uda to ogarnąć. A dzisiaj też nowości, także łapa w górę musi być. Zobaczcie, jednak ten statek Aiden jest dostępny za 5000. Wczoraj była taka aktualizacja na szybko i nie miałem jeszcze tego, jak widzieliście. Więc kupujemy. Kupujemy sobie za 5000, mamy Aiden wersję po stronie Imperium. To jest ten statek imperialny, zobaczcie. I też jak widzicie jest inny hologram, nie? Postacie tutaj tak stoją na ziemi, tak jak mówiłem, żebym chciał. Że był ten wyświetlacz do hologramu, ale hologramu już nie ma, więc to wygląda lepiej. To wygląda lepiej i teraz mamy nawet tutaj taki wygląd. Już psikam, jest spoko. Emotki. Wszystko jest git. Myślę, że teraz to lepiej wygląda. Django jest, wszystko jest. No to ten statek za 5000 możecie kupić. I druga nowość to nocny tryb na Tatooine. Zobaczycie mapkę Tatooine na tarcie. Sobie włączymy w sumie gra swobodna, domyślny. I zagramy sobie na Mos Eisley nocą. Zobaczycie jak to wygląda. Naprawdę świetnie. Z tymi modami jeszcze rewelacja. Widzimy się w rozgrywce. A później sobie zagramy, myślę, że tą Aiden wersję. Także lecimy. No dobra ekipa, udało się włączyć, ale za każdym razem nie macie tej mapki, więc pamiętajcie, musicie włączać do oporu, aż się uda. Mi się udało chyba za 10 razem i mamy Fatra. Mamy Fatra, jak widzicie. Tatooine nocą. Jak wam się podoba? Moim zdaniem petarda. Tutaj te efekty jeszcze. Zajebista sprawa. Pokażę wam całą mapkę mniej więcej. Wszystko gra. Dobra, przelecimy się dziś Fatrem. W całej mapie. Zobaczcie jak to wygląda. Będą pewnie jeszcze inne wersje do mapek, na przykład Endor za dnia i tak dalej. I też mapki, których nie ma w tutaj trybie arcade, bo to gramy arcade oczywiście, będą dodane później. Wszystkie, które znamy, będą dodane do trybu arcade, więc spoko. Nie ma problemu z tym. A jeszcze weźmiemy sobie zwykłego za chwilę szturmowca, coś wam pokażę. Bo wróciłem do CR2 z Noctowizją. Tu wam w sumie to pokażę. Dobra. Patrzcie, mamy tutaj szturmowca. CR2 dostała troszkę nerfa, ale to nie ma problemu. Noctowizja jest dużym buffem. Zdecydowanie. I zobaczcie to. A tu jest rzeźnia. Jakie to są haksy, zobaczcie. My widzimy w sumie przez ściany, nie? To jest troszkę rzeźnia. Idealna noktowizja na tą mapkę. Nie, przez ściany nie widzimy. Okej, czyli jak się wychyla, już jest. Ciekawe. A, czyli on tutaj z tą noktowizją już później znika. Ale jeśli jest wykolony, to jest duże ułatwienie. Nie mówię, że na tej mapie, ale ogólnie to jest dosyć mocne.
Kurde, ale jadą. No dobra, mają wam pokazać mapkę. Ale efekty tutaj, zobaczcie. Miazga jest. Mam zielone strzały. Miazga, naprawdę miazga. To jest oczywiście też modzik, który ulepsza te pociski. O, tak wam pokażę w sumie. Pyk. Tyle ładnie. Ginę! Ginę. No dobra, jak wam się podoba? Wyjdziemy już sobie, zagramy sobie statkiem Aiden, chociaż... Co tu jeszcze by był fajny? Zobaczymy Imperatora. Te błyskawice. O, fajne. No, ładnie, ładnie wygląda. Mega. To wygląda świetnie, nie powiem. Mega. No to cóż, widzimy się teraz w natarciu myśliwców po stronie Imperium, jeśli mi się uda włączyć. I zobaczymy ten statek. Super, super, bardzo ładnie wygląda. Dobra, mamy mapkę D-Car, oczywiście z dodatku. Jesteśmy po stronie Imperium, wszystko się zgadza. Bardzo fajne tutaj mamy myśliwce. I zobaczymy, no 3000 trzeba zdobyć na tą Aiden. Może ktoś obok pewnie będzie grał. Zobaczymy, no ciśniemy, ciśniemy. Mapkę już pokazywałem, ale... Czy tak jest ciekawa. Dobra, realizacja jest. Na początku będę zdobywał jakieś punkty, żeby... tam mieć. Już jest 600, spoczko. Kurde, o to się zahaczyłem, serio? Dobra, 640. Musimy 3000 nabić jak najszybciej, nie? Żeby mieć ten statek Aiden. Lecimy, lecimy z koksem. O, ziomów, dobra. Git. 500. Tylko zaraz uda, już jest 700. Hej, będziemy po tej samej stronie. Może nawet pierwszy na mapie to zdobędę. Zobaczymy. Nie, ktoś tam ma 2400 już. To zaraz mi statek zginie. Myśliwiec tak, 2500. Kurde, ktoś ma już Kylo Rena? O, to dobrze, wziął Kylo Rena. Mam szansę, jak teraz nabiję 3000, to spoko. Ich obrona słabnie. Atakować dalej. Dobra, to się udało. Mamy 1200. Giniemy. 2700. Jest duża szansa na Aiden. Jesteśmy pierwsi w kolejce w sumie. Dobra. Zamachowiec samobójca i mamy Aiden Versio. Zobaczymy, jakie umiejętności. Nie wam włączę. Ja tu idę gdzieś na ubocze. O, mamy dowódca Inferno. Pod dwójką?
Nagle mamy dwie umiejętności. Ciekawe, tu jest to. Imperator przesyła ukłony. Wyłączyliśmy. Jak w środku wygląda? No to jak mieliśmy w kampanii. Czekać na rozkazy. Jest okej. Pogramy sobie troszkę tą Aiden, za chwilę mnie pewnie ktoś zabije, ale... Wrogie generatory pola są bliskie przeciążenia. Skupić ogień na wspornikach wewnętrznych. No, pograliśmy sobie troszkę, bardzo długo. Bardzo się cieszę. Żartowałem, ale nie, i tak spoko. Myślę, że standardowy ten statek. Ale fajnie, że jest jakiś tam wybór. Wiadomo też, Luke z Paul Dameronem mają podobne statki, a... To są tak czy tak inne postaci, nie? Efekt grawitacyjny generatorów pola wydaje się przewidywalny. Może nawet przydatny? Bardzo przydatny. Żeby zginąć. Może jeszcze raz nabijemy 3000? To jest realne. W ogóle nam dobrze idzie. Dajesz. Tego bym zniszczył jeszcze. Ale ten efekt grawitacyjny jest ciężki niekiedy. To okiełznania. No, jesteśmy dead. Okej, 2800 już nabiłem. Może jeszcze raz zagramy. Dwa razy bohater to już by było coś. Kurde! Ale duże to. A, mamy dwa razy. Nie da się? Halo, gro. Limit dla gry. No ekstra. W ogóle nie mogę tego wybrać. Ale beka. Nie ma tak zbugowana gra, kiedy dobrze idzie. A nie, chciałem jedynkę. Jeszcze tutaj. Dobrze. Ale mamy 3000. Nadal limit dla gry? Nadal. No to dobra. Raz mieliśmy. Chyba więcej nie będzie. Ewentualnie jakaś druga faza. Zobaczymy. Czekam na rozkaz. No ta dzika mapka jest bardzo ciekawa. Okej. Zmniejszyć liczbę myśliwców ruchu oboru. Chyba tego sokoła rozwalić. Jest do zrobienia.
Czyli bohaterów można mieć tylko dwóch na polu bitwy? Żartujecie? Może to ograniczyli, co? Kurde, ale beka. Już prawie poprzez chwilę. Jeszcze tam pobity. Ta bitwa jest niemal rozstrzygnięta. Elegancko. Mamy nadal dwóch. Limit dla gry. Szkoda, mamy 5400 punktów. Ale spoko. W sumie można tu muzykę dziś wyłączyć? Zaraz zobaczę. Mówiliście, że można wyłączyć muzykę. Ty dźwięk, muzyka. Dobra. Od następnego odcinka nie powinno być problemu. Dobra, może teraz? Limit dla gry. A to wyjdzie. Weźmiemy sobie Kylo Rena. W sumie i tak mamy. O, 5400. To jak się rozbijemy, można jeszcze grać Aiden. A Kylo jest spoko. Wróg jest w zasięgu. Robimy akcję? Ale fajnie. Dobra, przegrana, ale myślę, że widzieliście statek. Jest w porządku. I jeśli się uda, jutro pokażę wam tą potyczkę na crate. Będę się starał, naprawdę będę się starał. Zobaczymy jak pójdzie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, dajcie łapę w górę i niech moc będzie z wami.